Cześć. Nazywam się Paulina Mikuła, a to jest mój podcast Ludzie się nie zmieniają. W skrócie LSMZ. Stawiam tezę, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia. Mam rację, czy przesadzam? Porozmawiajmy o tym. Dzień dobry, cześć. Dziś opowiem o pewnym ważnym wydarzeniu w moim życiu, które, jak się później okazało, było też ważne dla niektórych z Was, dla moich widzów, odbiorców. Followersów. 21 kwietnia odbył się mój recital dla rodziny i znajomych. W sumie kilkunastu osób. Skąd ten pomysł, ktoś z Was pomyśli? Śpiewu uczę się od czterech lat, od 2019 roku. I do tej pory śpiewałam tylko przy mojej trenerce. Doszłyśmy do wniosku, że dość już tych pieszczot, trzeba wyjść do ludzi. I to był taki test dla mnie. Sprawdzenie, czy dam radę, ale też sprawdzenie, czy mi się spodoba. Spodobało się. Było cudownie, tak wzruszająco. Zaśpiewałam 8 piosenek i jeden bis się pojawił, czyli w sumie 9 piosenek. Uznałam, że chcę śpiewać częściej dla ludzi i będę to robić. Mam nadzieję, że także dla Was. Już pracuję z Agą nad kolejnym małym projektem. Właśnie po nagraniu tego podcastu idę do Agi i będziemy ćwiczyć kolejne piosenki. Wiele osób pyta, kiedy sama coś napiszę. No, napiszę, choć y, boję się, że będzie to totalna klapa, ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że no, próbować trzeba. Myślę też sobie, że jest we mnie za dużo braku wiary w siebie. No taki Malik Montana napisał ostatnio, że jego piosenki zrobiły więcej dla kultury polskiej niż y, Pan Tadeusza Dama Mickiewicza. Przypuszczam, że to była z jego strony prowokacja, ale. Chętnie pożyczyłabym sobie od niego odrobinę tej pewności siebie i tej bezczelności. Nawet jeśli moje teksty skończą w szufladzie. Tytuł tego odcinka nawiązuje do utraconych pasji. Dlatego, że pasję do śpiewania zgubiłam, będąc nastolatką, i nie potrafiłam jej odnaleźć przez kolejnych kilkanaście lat. Śpiewałam od dziecka. Najpierw do dezodorantu, szczotek do włosów, skakanki. Śpiewałam przy. Wyłączonym telewizorze, bo wtedy było widać moje odbicie <noise> i wyobrażałam sobie, że występuję w jakimś muzycznym programie. Namiętnie oglądałam wszystkie muzyczne programy. Szanse na sukces, od przedszkola do Opola, Twoja Droga do Gwiazd, Idola, X-Factora, Voice of Poland. Zawsze jednak myślałam, że sama nie dałabym rady w czymś takim wziąć udziału. Za bardzo bym się stresowała i nie wydusiłabym z siebie ani jednego czystego dźwięku. Ale uczestnikom bardzo, bardzo kibicowałam. Moi rodzice też za bardzo nie wypychali mnie do tego świata. Nie wozili na zajęcia, na konkursy. Chyba też do końca nie wierzyli, że coś z tego może być. Już kiedyś gdzieś o tym opowiadałam, ale zrobię teraz jeszcze, bo to ważne w kontekście tej całej historii. Była też taka pani, nie chcę zdradzać jej profesji, bo łatwo będzie można ją zidentyfikować, a tego bym nie chciała. Która jak tylko się widziałyśmy, pytała mnie, kim chcę być jak dorosnę. I zawsze odpowiadałam, że chcę być piosenkarką, a ona w głos się śmiała. Miałam wtedy może 5, 6, siedem lat. Niby byłam malutka, ale doskonale już wtedy rozumiałam, że ona y, śmieje się ze mnie. Bo wie, że moich planów nie da się zrealizować. Wzrastałam więc w poczuciu, że śpiewanie to bardziej mój sekret, moja prywatna sprawa. Gdy w domu było źle, ratowałam się muzyką, włączałam sobie Britney Spears, Natalię Oreiro, Ewelinę Flintę i uciekałam do innego świata. Muzyce więc bardzo dużo zawdzięczam, ale to była właśnie taka moja intymna rzecz, intymna sprawa. A potem zupełnie o niej zapomniałam. Już w liceum oddaliłyśmy się od siebie, bo miałam za dużo nauki. Na studiach to samo, walczyłam o to, żeby je ukończyć i szybko znaleźć sobie pracę. Poza tym przez całe studia dzieliłam z kimś pokój, więc rzadko mogłam sobie pozwolić na oddanie się muzyce, głośne śpiewanie czy wyobrażanie sobie, że gram w teledysku, bo i takie coś zaliczyłam. No a potem pojawiła się praca, kanał, ważne rzeczy, poważne rzeczy, więc muzyka, zainteresowanie muzyką zmniejszyło się do, niemal do zera. Gdy pracowałam na planie Bake Off Aleciacho, jak dobrze wiecie, tworzyłam duet prowadzących z Anią Gacek, czyli osobą, która o muzyce wie wszystko i pięknie potrafi o niej opowiadać. Któregoś dnia wracałyśmy razem z planu do domu i w radiu Zaczęła lecieć, przepraszam, użyję tego kolokwialnego określenia, ale na co dzień właśnie tak mówię, że coś leci w radiu. Więc zaczęła lecieć piosenka REM i Patty Smith. Tuż przed tym żywo rozmawialiśmy, ja, Ania i pan, który nas odwoził, ale gdy usłyszeliśmy tę piosenkę, zamilkliśmy. Wtedy sobie przypomniałam, jak bardzo muza potrafi mnie oderwać od tego, co tu i teraz, przenieść w jakieś zupełnie inne rejony świadomości, odczuwania. Przeżywania. No i może na tym skończę, bo robi się zbyt metafizycznie. No ale dalej, przygnieciona obowiązkami i e, czująca, że muzycznie już na tym etapie życia niewiele mogę zrobić, nic nie robiłam. Wszystko zmieniło się w kwietniu 2019 roku, kiedy poszłam na pierwszą lekcję śpiewu. Nie szłam tam z wielkimi nadziejami. Chciałam jedynie zaśpiewać przed kimś, kto profesjonalnie śpiewem się zajmuje. Chciałam usłyszeć, czy coś w moim głosie jest, czy tam nie ma nic? Papierowa barwa. Poszłam tam też z tego względu, że agencja, z którą ówcześnie współpracowałam, zapytała mnie, czy chciałabym wziąć udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, bo jeśli tak, to mogą zaproponować moją kandydaturę. Z tego co wiem, to gwiazdy, które biorą udział w tym programie, muszą najpierw wziąć udział w castingu, więc pojawiło się pytanie, czy właśnie na ten casting mnie zgłosić. Odpowiedziałam, że nie mam pojęcia i, i muszę sprawdzić, czy się do tego nadaje. No, i tak sprawdzam do dziś. Oczywiście nie wzięłam udziału w tym programie, bo najprawdopodobniej, gdybym wzięła udział, to byście o tym wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że Aga, moja trenerka, Aga przestrzelska-świderska ze Stage Voice powiedziała mi, że mam głos, ale on jest za słaby. Aby mógł naśladować innych artystów, innych wokalistów. Więc musimy poćwiczyć ten głos, wzmocnić. No i tak ćwiczymy i wzmacniamy mój głos do dziś. Gdy zaczęłam uczyć się śpiewu, to wiele rzeczy zmieniło się w moim życiu na lepsze. Przede wszystkim odzyskałam pasję, którą jest śpiewanie. Pasję, którą zgubiłam, przez to, że za bardzo zajęłam się tym, co powinnam, i zapomniałam o tym, czego chcę i co lubię robić. Zgubiłam ją też przez to, że w dzieciństwie nie było za bardzo klimatu do tego, żeby ją pielęgnować. I żeby była jasność, nie mam o to pretensji, było jak było. Dla mnie ważniejsze jest to, co dziś mogę sama z tym zrobić. Dzięki lekcjom śpiewu zaczęłam śpiewać wszędzie. Idę ulicą, śpiewam. Sprzątając, śpiewam. Rozmawiam z moim krzyżkiem i śpiewam. Jedziemy razem z samochodem, śpiewamy. Już nie wstydzę się przed nim śpiewać. Tym bardziej, że podczas recitalu miał przez dłuższy czas świeczki w oczach i twierdzi, że z dumy. Ja myślę, że też ze wzruszenia. Niesamowite są też te momenty, w których potrafię zaśpiewać piosenki, które dawniej były poza moim zasięgiem. Na przykład Nie wierz mi, nie ufaj mi, Anny Jantar, Empire State of Mind, Alicia Keys, On My Own z musicalu Nędznicy, Gravity, Sari Barry, mam nadzieję, że to tak się wymawia i wiele, wiele innych. Przez cztery lata nazbierało się tego bardzo, bardzo dużo. Niektóre utwory nadal są poza moim zasięgiem, ale daję sobie czas, z innych całkiem zrezygnuję. Aga twierdzi, że nauczyć się śpiewać może każdy. Każdy może czysto śpiewać. Oczywiście nie każdy z nas będzie brzmiał jak Beyoncé albo Whitney Houston. Ja tak nie brzmię, ale są piosenki, w których czuję się bardzo dobrze i w których mój głos brzmi nieźle. Poza tym nie każdy artysta musi mieć ogień w głosie. Dowodem na to jest popularność Sanach, y, Kaśki Sochackiej, ostatnia płyta Natalii Schroeder, która jest genialna, ale nie ma w niej darcia się. Zachwyca czymś innym, uderza w inne struny. Wiele z nas, trzydziestolatków, popełniło kluczowy błąd. Skoro nie mogę śpiewać jak diwy, to nie mogę śpiewać wcale. Skoro nie mogę śpiewać jak inni, to znaczy, że się nie nadaję. Być może jest to też skutek uboczny oglądania muzycznych show, w których szukano wokalistów wszechstronnie uzdolnionych, którzy są w stanie zaśpiewać wszystko. Często mówił o tym Kuba Wojewódzki. A to wcale nie jest klucz do sukcesu. Kluczem jest styl, który albo się ma, albo się go nie ma i wtedy jest się nijakim. Kluczem, moim zdaniem, jest znalezienie swojej drogi, wygodnej dla siebie przestrzeni do śpiewania. No i atmosfera, którą śpiewaniem się tworzy. Jest wiele artystek, które mają przepiękne, mocne głosy, ale nie grają koncertów na torwarze. Przez wiele lat zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje. Powodów jest zapewne mnóstwo. No trudno się przebyć, liczą się kontakty, trzeba mieć dobry utwór, który pokochają miliony. Ale moim zdaniem trzeba umieć budować muzyką swój świat i być w tym autentycznym. Wtedy jest szansa, że ludzie zechcą do tego naszego świata zaglądać i coś w nim przeżyć, coś poczuć. Taki świat genialnie buduje na przykład Ralf Kamiński, Bowska, z którą ostatnio porozmawiałam na kanale Mówiąc Inaczej, Kaśka Sochacka, która na scenie sprawia wrażenie, jakby była w swoim świecie i jest to niezwykle ujmujące. Vito Bambino, którego ostatnia płyta jest bardzo prywatna. Ania Karwan, która niekiedy śpiewa o tak intymnych sprawach, że momentami czuje zakłopotanie, ale to też sprawia, że jest bardzo prawdziwa. Oddaje nam kawałek siebie w każdej swojej piosence i to czuć. Mogłabym tak opowiadać o wielu artystach i artystkach, ale zrobi się z tego bardzo długi odcinek, więc na tym zakończę. Chodzi mi przede wszystkim o to, aby zostawić Was z myślą, że jeśli macie artystyczną duszę, ale czujecie, że do największych Wam brakuje, nie poddawajcie się, nie rezygnujcie z tego. Szukajcie swojej drogi, swojej palety dźwięków. Opowiadajcie o czymś waszym, co wam bliskie, eksperymentujcie. I pamiętajcie o tym, że gdyby Sanach przejęła się tym, że jej barwa głosu nie przypomina barwy Whitney Houston, uczta nigdy by nie powstała. Nie powstałyby poezje, które dostarczyły nam tak wielu wzruszeń. Pozdrawiam Dawida Myśliwca, który w jednym z odcinków LSNZ opowiedział nam o swojej historii z hymnem słowackiego w wykonaniu ZUHI. Teraz mała dygresja. E, miałam nagrać odcinek o tym, jak to się stało, że po 8 latach terapii trafiłam do psychiatry. Scenariusz był gotowy, ale poczułam, że w tak wielu miejscach o tym opowiedziałam, że może już za dużo. Dość dokładnie opisałam to w rozmowie z Gosią Serafin. Link do tej rozmowy znajdziecie w opisie. A w dużym skrócie: kilka miesięcy temu cierpiałam na wypalenie zawodowe życiowe, mój mózg był przepracowany, zajechany, nie dałam mu wystarczająco dużo odpoczynku po wielkim wysiłku, jakim było pisanie książki, więc zaczął się buntować. Traciłam pamięć, byłam przemęczona, byłam nerwowa, wybuchowa i ogólnie Nieznośna dla najbliższego otoczenia. Poszłam więc do lekarza i dostałam leki, które zadziałały bardzo, bardzo dobrze. Zastanawiałam się, czy bez nich zdecydowałabym się wystąpić przed ludźmi i zaśpiewać. Doszłam do wniosku, że tak, ale z nimi stres nie był paraliżujący, tylko motywujący. Bardziej czułam ekscytację niż strach. Tuż przed pierwszą piosenką nawet czułam dziwny spokój, co było uczuciem zupełnie nowym. Moja lekarka powtarza, że tego wszystkiego nie robią leki. Ja to robię sama, bo te wszystkie zasoby, takie jak opanowanie, spokój, radość, ekscytacja, ja je mam. Tyle, że dawniej one znajdowały się na półce, do której nie dosięgałam, a leki tę półkę obniżyły. No, i teraz mam nadzieję, że po odstawieniu półka wciąż będzie w moim zasięgu. Koniec dygresji. Dlaczego powiedziałam na samym początku, że mój recital okazał się ważny także dla was? Bo niektórzy napisali mi, że przypomniał im o tym, że kiedyś też śpiewali, grali, ale gdzieś to zgubili. Że dawniej mieli jakąś pasję, ale przez różne sytuacje ona im umknęła, a potem uznali, że dorosłym już nie wypada się bawić. Ejże, mamy 30 lat. Wypada nam mieć pasję, zainteresowania, zajawki. Właśnie one mogą nas uratować, uleczyć, pomóc przetrwać najtrudniejsze. Mogą być rodzajem terapii, ucieczką. Gdybym pamiętała o tym, jak kojąco wpływa na mnie muzyka, to w trakcie pisania książki, a potem w trakcie promowania tej książki, słuchałabym tej muzyki, śpiewałabym, w ten sposób bym odpoczywała, yy, dawała sobie jakieś resety, yy, relaks, odrobinę chillu. Ale po prostu o tym zapomniałam, wyparłam to ze świadomości. No i co? Musiałam iść do psychiatry. To znaczy, żeby była jasność. Do psychiatry zaprowadziło mnie wiele różnych czynników, w tym przepracowanie, więc może muzyka akurat przed tym by mnie nie uchroniła, ale myślę, że na pewno pomogłaby mi przetrwać ten bardzo wymagający czas, jakim było pisanie książki. Gdy byłam dzieckiem, przeczytałam wywiad z panią Małgorzatą Potocką. Mam nadzieję, że dobrze to zapamiętałam, bo no, to było ze 25 lat temu. Pani Małgorzata powiedziała, że gdy dowiedziała się, że jej córka ma pasję, odetchnęła z ulgą i pomyślała sobie, że jest uratowana, że w takim układzie w dorosłości ze wszystkim sobie poradzi. I teraz wyobraźmy sobie, pomyślmy o tym, że my swoje pasje zgubiliśmy. Co myśmy najlepszego zrobili? Przypominam, że moje podcasty znajdziecie na YouTubie oraz na platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.